Witajcie. Bardzo się cieszę, że chcecie dzisiaj rozważać słowo Pana Boga. Mamy dzisiaj święto, Przemienienie Pańskie. I w związku z tym mamy fragment Ewangelii według świętego Mateusza o Przemienieniu Pańskim. W tej chwili ciszy zapraszam Ciebie do podróży w głąb Twojego serca. Tam, gdzie najbliżej możesz spotkać się z Panem Bogiem. W swoich myślach, w swojej postawie ciała, we wszystkim, czym jesteś, we wszystkim, kim jesteś. Poproś Ducha Świętego o Jego światło. O światłość pochodzącą od Boga. Światłość pozwalającą na przyjęcie, zrozumienie i życie Słowem Bożym. Przyjdź, Duchu Święty, i wylewaj się na każdego z nas, na każdego poszukującego życia, poszukującego tego pożywienia, które dzisiaj nam przygotowałeś. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy mogli świadczyć o Tobie, byśmy byli odważni, żebyśmy chcieli słuchać, żebyśmy chcieli być Słowem, żebyśmy chcieli być przemienieni. Jeśli jesteś gotowy dzisiaj na przemianę, to słuchaj. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto kazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. To jest cudowne Słowo Boże, które mi mówi o tym, że warto wyruszyć z Jezusem w każdą drogę. Już znamy wiele fragmentów Ewangelii, może nawet całe Ewangelie, i wiemy, że Jezus prowadzi w różne miejsca. Nad jezioro, miejsca pustynne. Dzisiaj prowadzi w górę, na górę, wysoką górę, osobno. I tak sobie myślę, że Jezus chce z nami pójść w różne miejsca. I że nie zawsze spotkanie z Bogiem to jest odpoczynek i kontemplacja. Spotkanie z Bogiem to czasami jest ciężki wysiłek, ciężka praca. I uwielbiam to w Jezusie, że On przychodzi i zaskakuje. Że tam, gdzie oni się nie spodziewają, tam, gdzie się ja nie spodziewam, On przychodzi i następuje światłość, następuje przemienienie. Ciekawi mnie też to, że oni się zlękli. Zlękli się Boga, który jest miłością. Jest tak bardzo blisko jest ten lęk i miłość. Uwielbiam Jezusa za to, że On mówi: nie lękajcie się. Nie lękajcie się wyruszyć z Jezusem.
i dajcie się zaskoczyć dzisiaj. Chwała Panu, dobrego dnia i do usłyszenia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.